Dzień dobry, witamy w Mazowieckim Instytucie Kultury. To jest pierwszy panel ekspercki w ramach działu Krytyka i Teoria Tańca. A dział ten jest częścią projektu Centralna scena tańca w Warszawie, edycja czwarta, który jest organizowany przez Fundację Artystyczną Perform oraz Mazowiecki Instytut Kultury, a wszystko współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa. Ten panel, który zatytułowałam Wolność artystyczna a uwarunkowania systemowe, w tym panelu dziś wezmą udział Ramona Nagapczyńska oraz Bartek Woszczyński. I zanim, zanim zadam to pierwsze pytanie, to, to trochę się też wytłumaczę skąd ten temat. To jest taki temat, o którym myślę i mam jakieś refleksje już od paru lat w kontekście w ogóle organizacji pracy artystycznej, pracy w dziedzinie tańca, ale też w ostatnim czasie mieliśmy takie dwa wydarzenia, które gdzieś sprowokowały też. Taki temat, czyli e, dyskusja w Warszawie, w Komunie Warszawa, e, związana z, z, tak zatytułowana, Po co tyle teatru w Warszawie, która tak naprawdę była dyskusją wokół tańca i, e, i tego, jak wyglądają instytucje i czy jest miejsce dla tańca w Warszawie. A potem mieliśmy w marcu kongres tańca, trzeci kongres tańca, gdzie też była duża mowa o organizacji pracy artystów o kwestiach wykonywania zawodu. I to, co mnie interesuje, no właśnie te kwestie związane z wykonywaniem zawodu, z, z pracą zawodową. Wy jesteście powiedziałabym z, z, z jednego obszaru tańca, natomiast też z trochę innych światów, jeśli chodzi i o estetyki, ale też o organizację, bo Ty, Ramona, jesteś cały czas freelancerką. Ty, Bartku, z kolei zaczynałeś od freelansu, ale prowadzisz dzisiaj organizację, więc zależało mi na tym, żebyśmy też poznali dwie różne perspektywy tego, jak, jak można podejść do tego tematu. I chciałabym zacząć od, od takiego pytania, jak wy to czujecie, jakie, jakie dziś możliwości pracy w Polsce mają artyści tańca pod kątem takim instytucjonalnym, pod kątem też tego, no właśnie jak się jest niezależnym. I tu chyba zaczęłabym od ciebie, Ramona. Um, Okej, okay, to od odpowiedziałabym krótko na to pytanie najpierw. To to zjadę, tak. Więc bardzo słabe, e, bardzo skromne możliwości. E, mają artyści niezależni związani z tańcem w Polsce e, i Ehm, tak, a teraz rozwijając, e, e, dlatego że wydaje mi się, że system jest troszkę dziwnie zorganizowany, dlatego znaczy, to jest dosyć e, znaczące, że się spotykamy w takim gronie jakby dwóch powiedzmy obozów: jeden, który jakby reprezentuje jedna osoba, która reprezentuje e, niezależnych artystów, a, a druga strona, która jakby nie, jakby reprezentuje i widać, że to są jedyne dwa modele, i tak naprawdę, jedyny model, który się sprawdza, to jest model NGO-sowy. Aczkolwiek też się zastanawiam i ciekawa jestem, co Bartek będzie miał do powiedzenia, dlatego, że ona się wiąże z tym, że jednocześnie się jest administratorem i artystą, co, jest, co, są, co są dwie ciężkie do pewnie funkcje. I tym bardziej, jeżeli jeszcze się jest w dodatku tancerzem czy tancerką, no to wtedy aż trzy funkcje trzeba łączyć ze sobą. Tak, ja rzeczywiście pracuję jako freelancerka, co prawda miałam firmę, którą zawiesiłam, co dopiero, ale i tak firma jakby posiadanie działalności gospodarczej nie właściwie niewiele umożliwia w Polsce, dlatego że w odróżnieniu od na przykład takich systemów, jak w Wielkiej Brytanii istnieje, gdzie um, ten self-employment jest po pierwsze bardzo prosty, um, po drugie jakby umożliwia aplikowanie o granty um, nie z jakiegoś szczebla, um, nie tego najwyższego, um, a tutaj w Polsce jakby jedyna możliwość, żeby aplikować o granty, no, to jest de facto um, posiadanie Edgeosa. Um, um, a no to, co jest na poziomie takim strukturalnym dostępne dla artystów niezależnych, no to są tak naprawdę stypendia. Tylko ja powiem szczerze, że ja nie, nie korzystałam ze stypendiów od wielu, wielu lat, z tego względu, że um, ja po prostu ich nie, nie dostaję. Więc tak, na młodą Polskę, młodą Polskę już raz w życiu y, dostałam, i to właściwie za pierwszym razem, jakby miałam na tyle szczęścia, dużo szczęścia, że. Y, no, taki beginner's luck, jakby typowy, że za pierwszym razem, jak aplikowałam o stypendium y, Ministerstwa Kultury, to od razu dostałam. Za pierwszym razem, jak aplikowałam o Młodą Polskę, to też od razu dostałam, a później próbowałam, 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 i nie dostawałam, więc jakby będąc też. Y, teraz matką, więc musząc dzielić jakby swoje obowiązki między obowiązkami zawodowymi i macierzyńskimi i też jeszcze studenckimi, powróciłam na studia, które właśnie kończę teraz, mam nadzieję, że skończy przed porodem. No to jakby i tak muszę bardzo mocno się zastanowić zanim zainwestuję swój czas w jakieś przedsięwzięcie, jeżeli to jest pisanie wniosku, to jakbym bardzo liczy się z małym prawdopodobieństwem przekucia tego w jakiś zysk, więc jakby od razu to wykluczam, nie? więc raczej się skupiam na tych rzeczach, które wiem, że jakoś przyniosą mi korzyść zawodową i, no i też finansową, wiadomo, żeby mieć jakoś tam możliwość zarobku, więc ja raczej mam, mam na tyle dużo szczęścia ostatnio, że jakby to, co um, jest mi powiedzmy oferowane, jakby mi starczy, oczywiście trosz, troszkę um, jakby wyciągam ręce, nie? Jakby w różne kierunki, ale um, jakby moje kontakty zawodowe powiedzmy jakby są na tyle silne już, że jakoś mogę um, tymi drogami sobie zapewnić zajęcia zawodowe. Tak, no, ostatni wniosek, który napisałam, to było tam trzy lata temu do Nowego Teatru na poszerzanie pola i, i, i dostałam to i miałam okazję też zrobić spektakl dzięki temu w, na dużej scenie Nowego Teatru, no i to była jakaś taka ekspozycja, która zrobiła która spowodowała jakąś zmianę, nie? E, więc et, et, tak. E, jest bardzo mało możliwości, ale wydaje mi się, że obecnie wykorzystuje je na maksa. E, tak. Trochę już też po powiedziałeś, to, co ja często słyszę od, od artystów, jak pytam o zakładanie NGOsa. Bo wielokrotnie słyszałam od niezależnych artystów. I jeszcze chwilę i muszę założyć swoją fundację czy stowarzyszenie, bo nie mam już możliwości, bo, bo te możliwości grantowe się już kończą, więc muszę mieć, muszę mieć NGO-sa, co w perspektywie oznacza kolejnego NGO-sa, tak w ogóle, który będzie aplikował o grant, ale artyści często już nie widzą innej możliwości. I teraz pytanie do ciebie, Bartku. W którym momencie ty pomyślałeś o NGOsie? I czy to faktycznie gdzieś było w ten sposób, że wiedziałeś, że chcesz pracować, wiedziałeś, że chcesz stworzyć swoje spektakle, no i to była jedyna droga, o której pomyślałeś? Zdecydowanie tak było. Ja pamiętam, jak właśnie wróciłem do Polski w 2017 roku i no i właśnie miałem tą energię do działania, chciałem, miałem w ogóle pomysł już tam wstępnie nawet umówionych powiedzmy no, czy umówionych, e, ludzi, artystów, z którymi z, chciałem współpracować i poszukiwałem możliwości e, zrealizowania tego. I e, nawet pamiętam taką jedną rozmowę jednej e, instytucji, gdzie właśnie przyszedłem i zapytałem. Jakby w jaki sposób można. Nie, nie chodziło mi nawet o takie bezpośrednie wsparcie, ale gdzieś takie, takie jakieś sugestie, wskazówki, co można zrobić, aby no, z tego jakiegoś marzenia, takiego bardzo ambitnego, coś jednak w jakiejś tam niedalekiej przyszłości powstało. No, nie dostałem, mówiąc wprost i, i, i nieco, może brutalnie, żadnego wsparcia wtedy. Jedynie takie. Nawet merytorycznego, nawet no, wskazówek. Wskazówek, że, żeby skontaktować się z inną osobą, która, która właśnie działa jako, jako NGOs, i tak też zrobiłem. I no, wydaje mi się, że to wyszło jakoś w rozmowie po prostu ze środowiskiem, z ludźmi, gdzie kiedyś mi właśnie te wszystkie fundacje stowarzyszenia raczej kojarzyły z takimi powiedzmy działaniami bardziej charytatywnymi. Jakby nie do końca sobie nawet zdawałem szczerze, mówiąc, że, że, że jakby. Mówię o tak kilka lat temu, prawda? Że w ten sposób właśnie można działać artystycznie. I dopiero właśnie te rozmowy hmm, po prostu z ludźmi ze środowiska uświadomiły mnie, że rzeczywiście, pewnie nie jest to jedyna droga, ale chyba taka najbardziej e, powiedziałbym bezpieczna. Nie wiem, czy najprostsza, bo to na pewno nie jest prosta droga, ale, ale chyba taka najbardziej realna, aby rzeczywiście nie tylko tworzyć spektakle jako, jako artysta, ale żeby stworzyć pewien zespół, żeby, żeby ten zespół powiedzmy, miał jakąś nazwę, żeby rozwijał się, może kiedyś miał właśnie stały zespół, i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, dla mnie to była taka, przynajmniej na, na tamtą chwilę jedyna droga, aby rozpocząć działalność jako, jako teatr tańca, jako zespół. To pociągnę dalej, bo no, Fundacja Bikos istnieje już. 5 lat. To jest ładny kawałek czasu. I od tych 5 lat dostajecie różnego rodzaju granty. Jak Ty oceniasz te 5 lat Fundacji, no właśnie, w systemie grantowym? I też wiem, że od jesieni zeszłego roku macie grant trzyletni otrzymany z Miasta Stołecznego Warszawa. No, i na ile właśnie to był taki plan, że ten grant zapewni Wam jakiekolwiek bezpieczeństwo? Hmm. A więc tak, odpowiadając na, na to pierwsze pytanie. Jest to skomplikowany system. Znaczy, system polegający na tym, że co roku. Praktycznie do, no powiedzmy od grudnia do kwietnia żyliśmy w takim zawieszeniu. Czasami do marca, no może z kwiecień to jest ten moment, gdzie, gdzie, gdzie są wyniki konkursów. I uważam, że mieliśmy no bardzo dużo szczęścia, że jednak każdego roku dostawaliśmy kolejne, kolejne granty, kolejne finansowania danych projektów. Jednak no właśnie ta przestrzeń od grudnia do marca i do kwietnia była takim czasem oczekiwania no czy będziemy istnieć dalej, czy nie. Tak, Może to nieco przesadne słowa, ale czy w tym roku będziemy na pewno działać, czy będziemy nadal czekać na, na pewne informacje, co z nami. I było to o tyle ciężkie, że każdy z artystów współpracujących z BICOS, oczywiście ze mną włącznie, w jakiś tam sposób chce zaplanować sobie ten czas, wiedzieć, czy będziemy pracować powiedzmy maj, czerwiec, czy wrzesień, grudzień, czy w ogóle. Czy mamy się nastawiać jednak na większą ilość, bardziej intensywną pracę, czy, czy może tylko kilka dni w roku? Więc na pewno było to ciężkie, szczególnie ten, właśnie ten, ten okres od grudnia czy tam od stycznia do marca, ale też bardzo ciężko było utrzymać cały zespół, bo oczywiście nie, nie mogę wymagać od nikogo i nigdy nie wymagałem, aby no gdzieś w ciemno zabukował sobie ten, ten czas. I tutaj, tutaj nie mówimy o paru dniach, mówimy o paru miesiącach albo czy. Czasami powiedzmy, nie wiem, pół roku, prawda? Więc ciężko mi było coś takiego prosić. Um, więc czekaliśmy do tego marca i kwietnia, i w momencie, kiedy okazywało się, że mamy, powiedzmy, nie wiem, dostaliśmy dofinansowanie na dwa spektakle albo na jeden, albo no nie wiem, na, na produkcję nowego spektaklu i objazd. Zaczynała się bardzo intensywna praca, gdzie praktycznie w dwa tygodnie trzeba było wszystko dograć i czasami, powiedzmy, pierwsza premiera już była w czerwcu, więc te dwa miesiące praktycznie musieliśmy, nie mogę powiedzieć, że od zera stworzyć ten spektakl, bo jednak jakieś wstępne rozmowy ze współtwórcami, były wstępne koncepcje, ale jednak praca z tancerzami zaczynała się no, praktycznie, nie wiem, na przestrzeni trzech tygodni od otrzymania tej informacji, więc. Tak, był to bardzo intensywny czas i później musieliśmy wszystko zamknąć powiedzmy do czerwca, bo kolejna produkcja była, bo już na jesieni, więc było to o tyle ciężkie, że ciężko było utrzymać stały zespół, ta praca jakby właśnie zamykała się często w te kilka tygodni, gdzie, gdzie udało nam się znaleźć wszystkim jakiś taki czas, gdzie, gdzie jesteśmy w stanie poświęcić ten powiedzmy nie wiem, 6 czy, czy, czy 8 czy 4 tygodnie, i otrzymanie tego wieloletniego grantu na pewno dało nam taką stabilizację i dla organizacji, że jesteśmy w stanie lepiej zaplanować promocje. Też te nasze spektakle jakby możemy zaplanować na powiedzmy raz w miesiącu, tak jak mamy, jak mamy obecnie i jakieś kolejne realizacje kolejnych projektów są po prostu dodatkiem, możemy utrzymać cały zespół tancerzy. Możemy utrzymać stabilność naszych działań, gdzieś utrzymać kontakt i komunikację z naszymi odbiorcami. Więc no to jest dla nas diametralnie duża zmiana. Naprawdę, naprawdę chyba największa od czasu założenia fundacji, oprócz samego założenia, oczywiście. Więc. Wydaje mi się, że na no wszystkie pytania już odpowiedziałem, A jak nie to. Nie, to jest taka, to jest taka zmiana, o której mówisz której można by było życzyć wielu artystom, bo, bo my nie mamy takiej możliwości, i to jest chyba też jedyny tego typu zespół w Warszawie zespół tańca, który no, ma pewną stabilizację przez trzy lata i chyba takiej stabilizacji można życzyć zespołom czy artystom też w innych miastach. Ale ja bym jeszcze zahaczyła o temat, o którym powiedziała Ramona czyli na ile ty. Bo, bo jednak to ty jesteś tą osobą wiodącą w fundacji, na ile ty godzisz te wszystkie zajęcia, bo jesteś właśnie choreografem, ale jednocześnie jesteś, tak jak ładnie powiedziałaś, zarządzającym. Jak to jest? Na ile ty masz, w, będąc w takim systemie, a to co powiedziałeś, no to jest jednak hardkorowy system działania, na ile ty jako choreograf Masz jeszcze ten, ten czas, żeby pomyśleć, e, pomyśleć jak, chcesz, jak chcesz tworzyć, jak chcesz prowadzić próbę, e, jak chcesz pracować z artystami. No to jest bardzo ciężkie pytanie, to znaczy odpowiedź jest prosta, no jest bardzo ciężko. Jakby no nie, będę, nie, nie będę ukrywał, że często, w szczególności na samym początku planowania tego, praca taka organizacyjna. E, Menadżerska, powiedzmy, no ale produkcyjna, myślę, że to jest dobre, dobre słowo. Ona zajmuje na pewno więcej czasu niż praca artystyczna. E, i, 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 I tak, no jest to ciężkie, aby to pogodzić. Z drugiej strony, gdzieś y, no ja się liczyłem w od początku. Znaczy wiedziałem, że w momencie, kiedy zakładam organizację i jakby nie było, jak z którejkolwiek strony by na to nie patrzeć, to ja podnoszę tą całą odpowiedzialność. Mówimy tutaj o, o odpowiedzialności takiej organizacyjnej, ale także finansowej. No, prawnej chociażby i tak dalej, to wiedziałem, że sam chciałbym jednak mieć w jakiś sposób nad na tym wszystkim kontrolę i yy, podejmować, powiedzmy, te najważniejsze decyzje, no bo, tak jak mówię, no ta odpowiedzialność w jakiś sposób yy, zobowiązuje. Yy, tak, jest to ciężkie. Jest to ciężkie, żeby być zarówno choreografem, prezesem fundacji, yy, no częściowo też koordynatorem. Yy... Kropka. Taki trudny obraz nam się z tego, co mówicie, wyłania. Ja teraz odbiję w trochę inną stronę, bo jesteśmy w, w tym systemie głównie grantowym i faktycznie jest tak, że poszczególne instytucje. Jak Miasto Stołeczne Warszawa czy Ministerstwo Kultury organizują konkursy grantowe, są też te konkursy organizowane, tak jak wspomniałaś, w Nowym Teatrze. Na ile wy widzicie różnicę pomiędzy na przykład konkursami ministerialnymi, a konkursami instytucji, w kontekście tego, co wy chcielibyście zrobić? To znaczy, są takie konkursy, które mają już konkretne uwarunkowania pod które musicie się po prostu dostosować. Na ile to sprawia, że te wasze koncepcje muszą w jakiś sposób być przemodernizowane, przeorganizowane, na ile wy faktycznie możecie poczuć tę wolność twórczą? Patrzę na ciebie. Okay. Um. Jeśli chcesz, to ja też mogę zacząć. Jeśli... Nie, no okej, okay, dobrze. To no, po prostu tak zebrać myśli. Um, hmm. Ja się akurat nie spotkałam z tym, żeby um, wykrywając jakiś tam open call i, i um, mając możliwość zrobienia spektaklu w jakiejś instytucji, czy to teatralnej, czy tam parateatralnej, czy czy, czy, czy sztuk wizualnych, żebym miała. Um, nałożone jakieś ograniczenia artystyczne, eee, więc jakby nie mówię, że ich nigdy nie ma eee, i być może to wynika z tego, że może sama troszeczkę jakby siebie cenzu, ale, ale nie, nie wydaje mi się jakoś tak, chyba moje ja, spektakle nie są jakieś tam nic ja, ja ocenzurowane. W twoim kontekście eee. to też jest tak, że aplikujesz w takich konkursach, gdzie mhm. faktycznie one mogą mieć takie uwarunkowania, że masz większą wolność. Tak, 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 tak. To chyba jest kwestia mojej decyzji. No właśnie już na, na poziomie decyzji co do tego na co aplikuję, jakby zawiera się to pytanie, czy faktycznie to miejsce jakby umożliwi mi zrobienie tego, co chcę, nie? E, no i wydaje mi się, że to jest ważne pytanie, nie? E, które musimy sobie zadawać obecnie też w kontekście e, w, w uwarunkowań politycznych, e, które no tak, no, które są jak, jakoś tam ograniczają e, e, nasze możliwości twórcze. E, więc e, no, oczywiście m, decydując się na to, żeby e, żeby napisać wniosek o, o grant, albo o, o stypendium, do powiedzmy Ministerstwa Kultury, czy to marszałka, musimy się z tym liczyć. Nie? że e, że nie że będzie ingerencja, ale że po prostu z jakichś powodów takich ideologicznych, jakby nasza propozycja nie będzie, nie zostanie przyjęta. Um. A więc ja raczej widzę większą wolność w tym takim aplikowaniu na open call e, ale to też jest związane z tym, że, że aplikuję po prostu do pewnych miejsc, a do innych nie aplikuje, nie? E, powiedzmy, jakby znalazłam swoją, swoją bańkę, można powiedzieć. I e, wydaje mi się, że jeżeli się znajdzie swoją bańkę, no to jakby no to się, raczej nie ma takich problemów, nie? Z jakimś e, Brakiem wolności artystycznej. Oczywiście brak wolności artystycznej wynika z e, uwarunkowań finansowych i, e, i przestrzennych i tak dalej, więc e, no, to jest jakiś kolejny aspekt. Oczywiście e, wygrywając open call, czasami się pisze w we wniosku, że się zrobi to i to i to, a potem się przychodzi na rozmowę i się dowiadujesz, że aha, no jakby w tej puli pieniędzy już musisz włożyć to, 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 to. I się okazuje, że jednak te swoje wyobrażenia trzeba troszeczkę zmodyfikować z tego względu. Um, tak, to, to bym powiedziała, że, że takie aspekty takie dosyć praktyczne, nie. Um, decydują o, o, o płasie twórczej. A jak to jest w kontekście open calli, -y? bo wiem mniej więcej, jak jest w kontekście konkursów grantowych, mm -hmm. na ile te open calle -y czasami są bardzo tematyczne yy, i ty wiesz, że akurat ten temat ci nie interesuje i w tym open callu nie weźmiesz udziału. Co zazwyczaj jest tak, że muszę tak nagiąć, nie? <laughs> nie, no, nie nagiąć w taki cyniczny sposób, ale tak naprawdę jest jest bardzo mało rzeczy, które się nie wiążą ze sobą, nie? Tak naprawdę, jeżeli spojrzeć na to z odpowiedniej perspektywy. Więc wydaje mi się, że to jest tylko kwestia o tym o odnalezieniu, kwestia odnalezienia jakby tych, tych połączeń, nie? Jeżeli się je odnajdzie i się opisze w inteligentny sposób, to właściwie można jakby trochę wszystko zrobić, na, na tak, na każdy open call. I to jak to jest w, konkurs, w kontekście konkursów grantowych? Ja zgadzam się, że to jest kwestia znalezienia wspólnego mianownika, że wiadomo, że musi nastąpić pewna zbieżność nie wiem, misji, powiedzmy, którą dana instytucja ma, i w jaki sposób ich misja, czy powiedzmy, założenie nie wiem, celu danego projektu łączy się z naszym pomysłem na aspektach. Czasami się łączy bezpośrednio, a czasami. Trzeba znaleźć to połączenie, po prostu i to w, napisać, jakby dokładniej, i skupić się właśnie na tym połączeniu. Zgadzam się z tym, że oczywiście kwestie finansowe też ograniczają, bo gdybyśmy mieli nieskończony budżet na jakieś scenografii i tak dalej, to pewnie skorzystalibyśmy z niego w znaczący sposób. A często rzeczywiście to są ograniczenia, a z drugiej strony tego typu ograniczenia też w jakiś sposób motywują do działania. Tak samo jak są open call, czasami em, tematyczne. No, mi się zdarzyło raz rzeczywiście. Dwa razy w sumie, na podstawie danego jakby danego opisu, danego założenia konkursu, stworzyć koncepcję spektaklu. I w jednym przypadku rzeczywiście dostaliśmy to i zrealizowaliśmy. A w drugim przypadku to było tak, że najpierw nie dostaliśmy w danym konkursie, ale ta koncepcja była na tyle ciekawa, Moim zdaniem, że zdecydowaliśmy się złożyć um, jakby ten sam pomysł na spektak do innego konkursu, i ten akurat dostaliśmy, ten, ten grant, więc to też było fajne, że jakby pewne takie ograniczenie zmusiło mnie do takiej pracy kreatywnej, jakby podążając z trochę innymi może ścieżkami niż, niż zawsze, i powstało z tego spektakl, a raczej dwa spektakle, które rzeczywiście jakby no powstały i rzeczywiście były to. Um, no, jakby wartościowy, mam, mam, mam nadzieję, przynajmniej dla mnie, e, spektakle I jedną rzecz, którą jeszcze mógłbym dodać do tego, to jest to, że często e, no, moment składania e, aplikacji i pewien taki mindset i pewne, nie wiem, inspiracje i to, co jest w głowie artysty w danej chwili, niekoniecznie jest spójne z tym, co jest za pół roku. E, I ma na to wpływ bardzo wiele rzeczy, ale pamiętam mm, sytuację sprzed dwóch lat, kiedy. Kiedy wydaje mi się, że do końca października, czy do końca listopada był termin składania wniosków. I wtedy to, co gdzieś tam w mojej głowie było, opisałem, i wydawało mi się to bardzo jakby no, interesujące, adekwatne do obecnej sytuacji. A później wybuchła wojna. I to bym wróciło wszystko do góry nogami. I akurat tak trochę niefortunnie się zdarzyło, że 24 lutego 2020 Drugiego roku mieliśmy no, no, ogłosić audycję. Wtedy właśnie wszystko się no, z naszą wschodnią granicą rozpoczęło. I też mieliśmy pewien taki dysonans, że, no, okej, okay, z jednej strony tutaj ogłaszamy audycję, ale no, nie, nie czujemy, że to jest temat, który jest aż tak ważny w danej chwili. Może właśnie powinniśmy no, no, w jakiś sposób, nie do końca to było akurat, może właśnie to. to był taki temat, który totalnie się nie łączył. I też mieliśmy takie, taką chwilę zawahania. Czy może nie zmienić tej koncepcji, czy może nie, nie, nie poprosić po prostu o aneks i stworzyć czegoś bardziej, opisując cego daną rzeczywistość. Z drugiej jednak strony nie zdecydowaliśmy się na to, bo też stwierdziliśmy, że są też inne problemy, o których warto mówić. i to Nie powinno też być tak, że wszyscy raptem się skupiają na jednym, ale pamiętam ten mój, no właśnie taki dylemat, co zrobić, bo, bo ten pomysł, który miałem tam powiedzmy te pół roku, już pół roku wcześniej jest już kompletnie inny, inaczej bym go zrealizował w inny sposób I, i może najlepiej byłoby go jeszcze na trochę odłożyć i wrócić na przykład do niego za rok. Więc wydaje mi się, że system grantowy, pewnie open także jakby problem jest właśnie z tą bardzo dużą różnicą czasu i czasami właśnie jak mam nawet jakiś pomysł, prawda, mówimy, że słuchaj, to będzie wspaniałe i najchętniej to bym zaczął teraz i jak pół roku, za pół roku z mnie zapytasz, no to co robimy, to ja mogę odpowiedzieć tak, no, może, może tak, może nie, więc to jest kolejne jakieś tam ograniczenie. No i zahaczyłeś właśnie o temat, który też mnie interesuje, to znaczy składasz aplikację w styczniu yy, i często jest tak, że dostajesz wyniki i potem Chcesz, żeby to w tobie też dojrzało. Potrzebujesz ten temat zresearchować, przepracować, no ale w grudniu masz się rozliczyć. E, jak to na Was wpływa i na Waszą pracę? Ten, te ograniczenia czasowe, te ramy czasowe, czy to powoduje też jakąś panikę, że trzeba skończyć w danym momencie? Czy to jest jednak taki punkt, że wiecie, że trzeba zrobić spektakl, na przykład? Na mnie bardzo dobrze. To od razu powiem, bo jestem człowiek deadline, więc jak będę miał 5 lat na stworzenie spektaklu, to ja go skończę ostatniego dnia. A jak będę miał tydzień, to też to zrobię. Więc jakby dla mnie wszystkie ograniczenia czasowe są naprawdę bardzo dobre akurat. No, to mnie nie takie są fair. Znaczy ja, ja kilka razy przesunęłam e, termin premiery. E, ja nie lubię pracować na szybko. Aczkolwiek nie wiem, raz mi się zdarzyło jakoś. W miarę fajny w aspektach zrobić bardzo szybko, ale to był jeden raz. <gulanie> Ogólnie. Um to też troszeczkę w odpowiedzi na to, jak funkcjonuje z takimi ograniczonymi możliwościami dla freelancerów. Ja też nie robię tak bardzo dużo prac, nie? Nie pracuję w takim trybie, że jeden spektakl po drugim. Nie lubię tak pracować, lubię mieć dużo czasu, żeby, żeby pracować nad spektaklem. Zazwyczaj powstaje kilka wersji tego spektaklu, więc na przykład zrobię pokaz w procesie i on w niczym potem nie przypomina premiery, ale tak, tak lubię pracować, lubię, żeby on, on dojrzewał, więc e, e, tak. E, umawiam się zazwyczaj na taki termin, który jest na tyle odległy, żeby, e, żeby wszystkie etapy procesu e, e, odbyć w relatywnym spokoju psychicznym. E, i jeżeli chodzi o te deadline'y i tak dalej, te, te, te um, ogłoszenia wyników i termin jakby rozliczenia, e, który następuje jakby kilka miesięcy po. No to ja je, no i raz tak zrobiłam, że przesunęłam po prostu rok, e, bo znałam. Tak, dało się. To znaczy, to akurat była Moda Polska. Nie wiem, może są inne e, inne zasady. Nie wiem, jak to jest. No bo nie mam ngo nie aplikuję jakby o, o te granty miejskie. Więc jak to jest, chyba tak nie można. No, nie? Zarówno ja, jak i Bartek mhm. mamy to doświadczenie właśnie jso owe i, i mamy niestety tę presję, że nie można, więc, więc tu jest duże ograniczenie, że jednak kiedy masz na przykład wyniki w czerwcu, no to musisz zrobić do końca grudnia. Stąd też zapytałam Cię o tę stabilizację, bo jednak trzyletni grant pozwala na różną, róż, różną dynamikę pracy, prawda? A. To ja jeszcze zahaczę o taki temat, bo oboje, patrząc na to, co was łączy, oboje macie doświadczenie pracy za granicą i edukacji za granicą. Jakbyście to porównali, to jak, to jak to jest, jeśli chodzi o zagraniczne systemy, no właśnie w kontekście tych uwarunkowań? I czy jest coś, co my możemy zaczerpnąć, żeby po prostu ten polski system, Funkcjonował bardziej przyjaźnie dla artystów. Dobra, wiem, że. Czyli jakby władze miasta, tak, ministerstwo. Oczywiście. No tak. No właśnie, takie nie my, do końca możemy, my. My możemy tak naprawdę stworzyć rekomendacje, ale, ale wiem, że oboje macie to doświadczenie i też no, te systemy są różne. Tak. To ciekawa w sumie, gdzie bardzo pracowały doświadczenie brytyjskie. Yy, tak, tak, no tak, ta, 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 ta. ta, ta. Ale już w Danii pracowałem półtora roku i. Yy, to, to. Znaczy, szczerze mówiąc, nie, w momencie zarówno jak byłem na studiach w Wielkiej Brytanii, później jak pracowałem w Danii, wydaje mi się, że nie interesowałem się aż tak systemem. To znaczy, no. W, na studiach wiadomo, skupiałem się na przede wszystkim na jakimś tam rozwoju artystycznym, na edukacji. Nie myślałem aż tak bardzo, raczej hmm, myślałem na jakie audycje pojadę jeszcze wtedy jako tancerz. Um, więc nie myślałem w ogóle o systemie, który, który jest w Wielkiej Brytanii. W Danii też byłem w, w teatrze, pracowałem, więc też jakby aż tak ten system mnie. Jakby byłem jego częścią, ale nie zagłębiałem się w jego mechanizmy, więc nie wiem, czy jestem w stanie, szczerze mówiąc, tak podać jakiś konkretny przykład. To, co wiem na pewno, że jest w Danii i wydaje mi się, że to właśnie jest takie bardzo fajne wsparcie zarówno dla osób prowadzących NGO, jak i dla twórców niezależnych, jest centrum taneczne, czy artystyczne ogólnie, gdzie są osoby, które nieodpłatnie pomagają właśnie w pisaniu wniosków, że można przyjść do takiej osoby, umówić się na spotkanie, opowiedzieć swój pomysł nie na zasadzie takiej bardzo powiedzmy przemyślanej, ułożonej i y, organizacyjnej, nie już zaplanowanej, ale po prostu mam pomysł na spektakl, chcę zrobić spektakl o tym i o tym. Y, załóżmy, nie wiem, ma to być półgodzinny duet o temacie XYZ. Chciałbym otrzymać jakieś wsparcie, chciałbym otrzymać jakieś wskazówki, gdzie mogę złożyć, jak to złożyć. I ta osoba rzeczywiście mówi o różnych opcjach, często pomagała się w pisaniu wniosku, i wydaje mi się, że w szczególności na początku, no jest to coś no, no, świetnego, nieocenionego, kiedy już przychodzisz właśnie z taką energią, chęcią tworzenia, i ktoś mówi, świetnie, spróbujmy, masz takie, takie i takie op opcje do wyboru. No mówię, a w moim przypadku to było. Tak, pamiętam naprawdę dość tą rozmowę, że no, wiemy, że wytwórcy niezależni macie bardzo ciężko. No, może niech pan się skontaktuje na nam z pewną osobą, może nie będę już mówił o, o koło chodziło i tyle, prawda? I ja pamiętam, że z takiego chłopaka, który w podskokach szedł na to spotkanie, wyszedł w taki już. Chłopak nadal, ale, ale troszkę smutniejszy. Więc wydaje mi się, że wtedy, gdyby ktoś miał na kierował i powiedział super pomysł, słuchaj, masz trzy opcje rób. Ja bym tego samego dnia zaczął to robić i złożył pewnie kolejnego dnia, nie wiem, aplikację, jeśli mógłbym, nie wiem, skontaktowałbym się z kimś, więc wydaje mi się, że tego typu wsparcie. I nie mówię tutaj tylko o finansowym, a właśnie o takim merytorycznym, byłby na pewno na pewno bardzo potrzebne. No i ja też głównie mam doświadczenie z Wielkiej Brytanii. Ale no, pracowałam jako tancerka w różnych miejscach, oprócz Wielkiej Brytanii, w, w Francji, też Irlandii, w Stanach. Ale faktycznie podobnie jak Bartek, pracowałam raczej jako, jako tancerka i nie interesowałam się tak bardzo, jak to wygląda od strony twórców. Ale um, byłam w otoczeniu um, osób, które, no oczywiście tam choreografa, też projektu, czy tam reżysera, czy coś um, albo artysty wizualnego, ale też osoby, z którymi um, znaczy, inni tancerze projektu um, też byli twórcami, więc troszeczkę opowiadali o tym, jak to wygląda i tak dalej. Z Wielkiej Brytanii, no bardzo dobrze kojarzę, że moi koledzy i koleżanki, którzy tam zostali, no to aplikują, nie muszą jakby mieć żadnego NGO-sa, po prostu aplikują do Arts Council England o jakieś te takie granty na, na, na zrobienie jakiegoś projektu, zazwyczaj spektaklu. No oczywiście są takie formy bardziej rozbudowane, tych NGO-sów, które mogą aplikować o trzyletnie wsparcie. No to wtedy rzeczywiście to jest jakaś bardziej skomplikowana struktura, ale niezależni artyści zdecydowanie mają więcej opcji. E, oprócz tego jest dużo organizacji tanecznych, które też dysponują jakby własnymi grantami i tak dalej, stypendiami, możliwościami produkcyjnymi na miejscu. E, i, I też są różne programy takie, jakby mentorskie, e, coś w stylu jak to, co komuna się organizuje od jakiegoś czasu dla młodych twórców. E, więc tych możliwości jest zdecydowanie o wiele więcej i wydaje mi się, no, że są modelowe. Mi się wydaje, że najważniejsze jest to, żeby jakoś e, rozbić ten system NGO, -so, w sensie żeby, żeby posiadanie NGO -sa nie było jedyną możliwością, nie? bo też wydaje mi się, że to dewaluuje troszeczkę, że tak powiem istoty ngo nie? Że po prostu każdy, kto chce zrobić jakiś mały spektakl, jakby już musi zakładać ngo to, to nie wiem, no wydaje mi się, że... To się wiąże też z wieloma procedurami, z wieloma formalnościami. Tak, tak. Już trzeba w ciągu roku też dopełniać. Tak, tak, jasne. No i odpowiedzialność prawna jest ogromna też, ym, więc wydaje mi się, że to jest ten skok jest za duży, nie? Może powinna być jakaś forma pośrednia, nie wiem. Poza tym, ta, to prowadzenie działalności gospodarczej jest wyjątkowo skomplikowane, niekorzystne w Polsce. W Wielkiej Brytanii to było super proste, więc tak, na pewno to jest coś, co, co można by zmienić. No, oczywiście, to są takie aż, bardzo duże zmiany, nie? które dotykają wielu sektorów, nie tylko kulturalnego nie więc nie wiem czy nasze pogaduszki to coś zmienią ale tak z, no we Francji to jest bardzo dobrze zorganizowane. nie wiem dokładnie jakby jak ale przede wszystkim tam jest tak, że jak się nazywasz artystą to jakby możesz przede wszystkim mieć socjal w momentach kiedy nie jesteś aktywny zawodowo i to jest to już jakiś Jakiś komfort psychiczny daje, więc nie, nie musisz się martwić, o, że ojejku, nie dostałam tego granta, no to z czego bym żyła? Nie, tylko e, tylko ma się przynajmniej um, jakiś e, tak, no, no minimum socjalne, no, ale tam to minimum jest dosyć duże, e, ma się zapewnione, więc, e, więc to, to też daje jakiś komfort psychiczny, a wydaje mi się, że to jest też podstawa, żeby w ogóle myśleć twórczo, nie? E, bo jeżeli myślimy tylko w kategoriach, Jezu, jak ja przeżyję, nie? Ze swojego zawodu, e, no to, to, to jakby to kwestie artystyczne trochę schodzą na dalszy plan, nie? E, i, ja, ale, e, tak. tak, No, no Francja jest chyba, chyba w ogóle modelem, nie? Dla Francja, Belgia, nie? To są dosyć... No za tym w Wielkiej Brytanii może to jest lepiej skonstruowane na poziomie strukturalnym, ale z drugiej strony coś tam jest nie tak, bo artystycznie to jakoś nie hula moim zdaniem, więc um, nie wiem, wydaje mi się, że byśmy patrzyły jednak w, w innym kierunku, myślę, że tak w kierunku właśnie Francji, nie wiem, może Niemiec, ja nigdy nie pracowałam w Niemczech, więc ja nie wiem jak to wygląda, no Belgia też ma to dobrze, um, dobrze zorganizowane Stany najgorzej, więc jak ja że tam pracowałam, to w ogóle nie biorę jej się jako przykład. To, co powiedziałaś w Francji, to, to, to absolutnie tak, bo tam jest tak zwany status artysty, to o mm. czym powiedziałaś. E, I myślę tak już, e, e, mówiąc o pewnej konkluzji naszego spotkania, że e, jesteśmy w trakcie, kiedy ustawa o artystach zawodowych... Jest cały czas procedowana. Ta ustawa, polska ustawa, pierwotnie nosiła tytuł ustawa o statusie artysty, właśnie. Jaki będzie jej kształt, no to ostatecznie jeszcze cały czas na to czekamy. Natomiast odwołując się do tego, co powiedziałaś, myślę, że my absolutnie potrzebujemy takiego modelu i takiego statusu artysty, który będzie dawał zarówno Wolność twórczą, ale jednocześnie zabezpieczenie i bezpieczeństwo artystom. I myślę, że to jest, to jest istotne w kontekście wykonywania zawodu. Bardzo Wam za tę dyskusję, w takim razie dziękuję. Myślę, że padło dużo ważnych słów, które gdzieś zostaną w, w, w głowie. A propos tego, czego nam brakuje i czego potrzebujemy. Także bardzo Wam za dziś dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.